Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału oraz zostawienia kciuka w górę. Stało się. Niestety występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w XXI wieku zaczynają się zawsze tak samo. Po porażce 0-2 z Koreą Południową w 2002 i 0-2 z Ekwadorem w 2006 przyszedł czas na klęskę 1-2 w meczu z Senegalem. Ja jestem Michał i zapraszam na krótkie podsumowanie 6 dnia Mistrzostw Świata. Meczem Polaków zajmiemy się na koniec. Teraz w kilku zdaniach opowiem, co się wydarzyło na innych boiskach. Pierwszym spotkaniem 6 dnia było starcie naszych grupowych rywali, czyli Kolumbii i Japonii. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, faworyci z Ameryki Południowej zawiedli i przegrali z Azjatami 1-2. Trzeba dodać, że Kolumbijczycy praktycznie od początku spotkania grali w osłabieniu. W meczu kończącym 6 dzień jednocześnie rozpoczęła się druga kolejka spotkań fazy grupowej. W niej gospodarze, czyli Rosjanie, mierzyli się z reprezentacją Egiptu. Przed meczem faworytem byli Europejczycy, co potwierdzili ogrywając piłkarzy z czarnego kontynentu 3-1. A to oznacza, że zborna może już świętować awans do kolejnej rundy mistrzostw. Teraz przejdźmy do spotkania biało-czerwonych. Od początku było widać, że Senegal chce dać Polakom grać atak pozycyjny. Miało to na celu wykorzystanie m.in. szybkiego Mane do kontrataków. I tak to wyglądało przez większość spotkania. Koszmar orłów na wałki rozpoczął się w 37 minucie, kiedy to po strzale jednego z Senegalczyków piłkę do swojej bramki skierował Thiago Cionek. Wynik 0-1 utrzymał się do przerwy. Po niej Nawałka zmienił ustawienie na trójkę obrońców i początkowo nieco ożywiło to grę biało-czerwonych. Ale niestety tylko nieco. W 60 minucie nastąpiła kulminacja i apogeum wszystkich nieszczęść, kiedy to w juniorski sposób straciliśmy bramkę. Kto widział, ten wie. 0-2 po golu Nianga. Polacy dalej w swoich poczynaniach byli apatyczni, przewidywalni, przegrywali większość pojedynków. Nieco ożywienia do gry wprowadził Kownacki, jednak to też na wiele się nie zdało. Bramkę kontaktową zdobył Krychowiak, ale było już zbyt późno, by marzyć o odrobieniu strat. Tak wyglądał mecz. A co jeżeli chodzi o statystyki? Defensywę Senegalu mieliśmy straszyć duetem napastników Lewandowski i Milik. Czy wiecie, ile podań między sobą wymienili? Dokładnie jedno. Całe szczęście nie było podanie po pierwszym gwizdku. Milik totalnie nas zawiódł, niecałe 55% celnych podań. Arek niestety był pierwszy do zmiany po pierwszej połowie. Zaliczył kilka podań wprost do Senegalczyków, gdzie w ogóle nie było Polaków. Zobaczmy jak inni. Skupmy się na wygranych pojedynkach ofensywnych. Milik 1-8. Lewandowski 4-22. Błaszczykowski 2-6, Zieliński 3-8, Grosicki 4-10. Jednym słowem, dramat. Zobaczmy jak nasza gwiazda, czyli Robert Lewandowski. Przegrał 12 bezpośrednich pojedynków. Piszczek miał 23 nieudane zagrania, a Zieliński 20. Prawy obrońca Borussii Dortmund zagrał chyba najgorszy mecz za kadencji Adama Nawałki. Tyle błędów Łukasz prawdopodobnie nie popełnił przez cały sezon w BVB niż przez ten cały mecz. Statystyki są dramatyczne. Pod każdym kątem zawiedliśmy. Na malutkie plusiki mogą zasługiwać tacy piłkarze jak Rybus czy Pazdan. Było widać, że się starają i zostawiają serducho na boisku. Pytanie co dalej? Na pewno nie obędzie się bez zmian. Takich piłkarzy jak Milik czy Cionek raczej nie zobaczymy w meczu z Kolumbią. Do składu na pewno wróci Kamil Glik, czyli szef naszej linii defensywnej. Nawałka powinien się zastanowić nad wzmocnieniem drugiej linii w postaci na przykład Góralskiego czy Linettego. Wciąż wierzymy w awans. Ta kadra wielokrotnie nas zachwycała swoją grą, dlatego nie możemy od razu ich skreślać. Bądźmy z reprezentacją w tych chwilach na dobre i na złe. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!